Cześć, witaj w następnej lekcji liczby zespolonych. Dzisiaj sobie pomówimy o liczbach zespolonych w zupełnie innym, inaczej je sobie przedstawimy. Przedstawimy je sobie jako takie punkty na płaszczyźnie. Przedstawimy liczby zespolone jako punkty na płaszczyźnie. Teraz Ci pokażę, dlaczego możemy to zrobić. Zacznijmy najpierw od narysowania osi. Narysuję sobie oś. I to jest moja oś liczb rzeczywistych. Tu jest 0, takie osie zawsze się rysowało, prawda? Ale może trochę zmniejszę ten pisek. My się nie zmieścimy. Dobra. Takie osie mamy. To jest oś liczb rzeczywistych. I powiedzmy, tu było minus 5. Tu było 100, tak? Tu gdzieś był, powiedzmy, pierwiastek z 2. Mogę tutaj wszystkie liczby pi, co bym tylko sobie zażyczył, mogę na takiej osi liczb rzeczywistych przedstawić, prawda? Ale tak jak mówiłem, na tej osi to jest tylko oś liczb rzeczywistych. I tutaj nie znajdziemy rozwiązań na przykład dla pierwiastka z minus 1, czyli naszego i. Tutaj nie będzie i, nie mam takiej liczby tutaj. Dlatego właśnie mówię sobie tutaj o płaszczyźnie. Płaszczyzna, tak, tak. Właśnie tak. I teraz na osi tutaj wciąż są rzeczywiste. Teraz piszę jako RE, real, tak? Z Z mojego. A tutaj piszę im, czyli urojoną część z Z. I tak to wygląda. Każdą liczbę mogę przedstawić przecież wciąż. Każdą rzeczywistą liczbę, na przykład 100, to będzie Z równe 100 plus 0 razy I. Czyli w ogóle bez części urojonej. Na takiej liczbie przedstawiam moje liczby zespolone. Więc 100 plus 0 I, no to jest po prostu 100. Powiedzmy, że tutaj jest 100 przy jakiejś tam odpowiedniej jednostce. Tu mam 100. I on ma 0 I. A jak mam na przykład Z równa się 0 plus 100 razy I, to wtedy tu mam 100 I. W tym miejscu, o, tu jest moja liczba 100 I, a tu jest liczba 100. A co, kiedy mam zwykłą taką liczbę Z równa się jakieś tam X plus Y I? I one są różne od zera. Czyli to jest liczba złożona. Ma część rzeczywistą i ma część urojoną. Ta samą urojoną to też jest liczba złożona, dlatego że nie leży na osi rzeczywistych. No dobrze, no to w takim razie wtedy taką liczbę przedstawiam jako punkt na płaszczyźnie. Punkt jakiś, powiedzmy, P o współrzędnych X i Y. Odpowiednio dla tych tutaj X to jest rzeczywiste. Jak widzisz, jak opuszczę tutaj, tyle ma rzeczywistych, a tyle ma tutaj Y. Powiedzmy, że jednostka jest 1, to mogę łatwo sprawdzić. Raz, 2, 3, 4. Liczba to jest Z, to jest 4. I raz, 2, 3, 4, 5, 6 plus 6 I. To jest moja liczba tutaj. W ten sposób ją przedstawię. Mogę jako punkt, mogę też jako taki cały jakby wektor. I w tym momencie takie przedstawienie tutaj na takiej płaszczyźnie nazywam schematem Arganda. To jest schemat Arganda. Cała taka płaszczyzna liczb zespolonych to jest schemat Arganda i wygląda w ten sposób, jak tutaj narysowałem. Taka po prostu siatka. I do czego to się przydaje? Do tego, żebyśmy potem zapisali to w trochę innej formie, całą liczbę zespoloną, i to pozwala jakby wyobrazić tak samo jak zapisywaliśmy liczby rzeczywiste tutaj na osi, tak liczby urojone musimy zapisać już na płaszczyźnie z wykorzystaniem liczb rzeczywistych i urojonych. Jak widzisz, niesamowicie o wiele, wiele większa jest cały zbiór liczb zespolonych, dlatego że mamy całą płaszczyznę do wykorzystania. Takich osi liczb rzeczywistych tutaj jest o wiele, wiele więcej. Właściwie to nieskończenie razy wiele więcej, więc sam widzisz, że to jest niesamowicie większy zbiór liczb niż same liczby rzeczywiste. No ale teraz nie będziemy się tym zachwycać. W tej chwili pokażę Ci, co z takiego przedstawienia możemy wynieść konkretnego. Pierwsza rzecz, o jakiej będziemy mogli tutaj powiedzieć, to jest moduł. Moduł Z. Moduł Z. Czym jest moduł Z? Moduł Z określa jakby długość tej tutaj linii łączącej nasz origin, czyli nasz początek układów współrzędnych od punktu P. O zaznaczam właśnie jako ten początek i P jest tutaj tym punktem, który chcemy. Tu jest jakiś X, tu jest jakiś Y. No i teraz to jest po prostu długość, jakby długość tego wektora, że tak nazwę. No,
tak samo się liczy jak długość wektora. Tak w ten sam sposób właśnie będziemy się tym zajmować. Moduł z jest pisany w różne sposoby. Na przykład jeżeli mam z równe x plus y i, no to piszę to jako, tak jak wtedy pisałem na przykład r od z, to tak można napisać też mod w skrócie od z, albo też w taki sposób, jakbym pisał wartość bezwzględną z z. Często się też pisze jako r, moduł jako r. Takie są trzy oznaczenia, my będziemy używać tych dwóch ostatnich pewnie najczęściej, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to jest dokładnie na polskich uczelniach, ale myślę, że na pewno któregoś z tych się używa. To są równoznaczne oznaczenia, także chciałbym, żebyś wiedział, jak będę z nich korzystał. I teraz tak, czym jest ten moduł? To jest długość jakby r, dlatego po prostu, że to jest jakby, tak jak długość tam się kojarzy z tym obrotem, tak, może z ćwiartkami, nie wiem, możesz sobie to w ten sposób skojarzyć. I tutaj sobie użyjemy oczywiście Pitagorasa do tego, żeby to policzyć. Nas interesuje długość odcinka OP, prawda? No a długość odcinka OP kwadrat równa się x kwadrat plus y kwadrat. OP równa się x kwadrat plus y kwadrat, czyli ostatecznie OP równa się po prostu pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. No i to jest mój moduł. Czyli zawsze jak mam z równa się x plus y i, to wtedy moduł będzie równy x kwadrat plus y kwadrat. Czyli zapisuję to jeszcze raz, że moduł jest równy pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Jak widzisz, tutaj nie uwzględniam oczywiście i, bo tylko y jest częścią urojoną. Tym, co stoi przy i, i już nie jest częścią urojoną. To jest bardzo ważne, żebyś to pamiętał. Ono jest tylko tym, co no nie wiem, jak to powiedzieć. Co powoduje, że liczba jest właśnie zespolona. I jeszcze taka ciekawostka, żebyś zauważył, że ten moduł, czyli x kwadrat plus y kwadrat, to jest to samo, co liczba z razy jej sprzężenie. Tak? Dlatego, że jak sobie pomnożysz x plus y razy i, razy x plus minus y razy i, no to to jest oczywiście wzrost skróconego mnożenia i wychodzisz z tego na x kwadrat minus y kwadrat i kwadrat, a i kwadrat to jest minus 1, czyli x kwadrat plus y kwadrat. To tak na marginesie, to tam się przyda do różnych dowodów, czyli wiem, że z jest również, moduł z z jest również pierwiastkiem z z razy sprzężenie z z. To tak na marginesie jeszcze a propos modułu. Także to są wzory na moduł. To nam określa moduł z, moduł tej liczby. Czyli całe to. To tutaj, to co tu jest, to jest moduł z z. Ok. Co jeszcze sobie możemy ciekawego powiedzieć o tej liczbie? O tej liczbie przedstawionej w takiej postaci na naszym schemacie Arganda. Ta liczba ma jeszcze argument. Oprócz tego, że ma moduł, ma jeszcze argument. Pomówmy teraz o argumencie z. Jeszcze raz sobie tutaj narysujemy schemat Arganda. Tu jest część urojona, tu jest część rzeczywista tego. I teraz tak, tu mamy sobie jakieś to P. Ono ma współrzędny x, y. Odpowiednio tutaj jest część x. X oznacza tą część rzeczywistą. Y oznacza tę część urojoną, która stoi przy i. I tutaj sobie narysuję i to jest właśnie nasza liczba jakaś z równa się x plus i y. I teraz tak, czym jest argument? Argument to jest kąt tworzony tutaj, może zaznaczę innym kolorem, czerwonym. Tutaj ten kąt teta. Kąt teta to jest nasz, różnie go oznaczamy, no to może być alfa i tak dalej. W zachodnim zwłaszcza notacji się to oznacza jako teta. Oni zazwyczaj oznaczają kąt jako teta, my chyba jako alfa, tak mi się wydaje. I teraz tak. Co możemy wiedzieć o tym kącie, możemy powiedzieć, jak go mierzymy. To jest kąt, który liczba zawiera pomiędzy pozytywną częścią, czyli mówiąc ładniej po polsku dodatnią, częścią z rzeczywistych, czyli kąt tutaj. Czyli jeżeli mam na przykład tutaj tę liczbę, no to mówię o kącie takim wtedy. Tak? Jeżeli ona byłaby tutaj, to chodzi o ten kąt. Zawsze między tą dodatnią częścią linii, na której leżą liczby rzeczywiste. To wtedy mówimy o argumencie. Z
Teraz dokładnie jeszcze napiszę jego tutaj jakby specyfikację, jaką ma ten argument. Argument będziemy pisać jak moduł, pisaliśmy mod, to argument. Argument będziemy pisać jako arg z liczby z, ale też będzie można go zapisać jako, to w ogóle rzadziej, ale również zdarza się, jako pychy. Pychy od z to jest od angielskiego face, faza z. To czasami się też spotyka z takim zapisem i to jest argument z. I co możemy powiedzieć o tym argumencie? A argument, ważne jest, że to jest kąt. Argument jest jakimś kątem podanym w radianach albo w stopniach i on leży między minus pi, czyli między minus 180. Ten argument, czyli ta nasza tetka, już sobie piszę na czerwono, teta, i musi być mniejsza lub równa pi. Czyli jakbym to narysował na naszych ćwiartkach, to wtedy ono się zawiera jakby, może leżeć gdziekolwiek na ćwiartkach, ale ważne jest, że minus pi do pi, zaraz ci pokażę, dlaczego jest różnica też między zapisem z małej litery, z dużej litery, zaraz się tym zajmiemy. Najpierw pokażę może parę takich prostych zadań z wykorzystaniem tego, z użyciem argumentu i modułu. Na przykład takie zadanie jest znajdź moduł z liczby złożonej. 4 plus 3i. To jest nasza liczba zespolona z, 4 plus 3i, i jest pytanie o jej moduł, czyli pytanie o tutaj właśnie ten moduł. Jak liczymy moduł? X kwadrat plus y kwadrat, prawda? Pierwiastek z tego wzięty. Tutaj x jest 4, więc to jest 4 kwadrat. Y jest 3, więc plus 3 kwadrat. I to są oczywiście bardzo przyjemne liczby, to jest 16, 9, więc to jest pierwiastek z 25, czyli po prostu 5. No zadanie jest banalne, prawda? No, w jednej linijce policzyliśmy cały moduł. I teraz tak, co jest tutaj ważne? Żebyś nie wziął 3i przez przypadek absolutnie, tylko 3. To 3 tutaj jest liczbą, to 3 jest tutaj częścią urojoną. Część urojona z to jest 3 tutaj w tym przypadku, tak? To i tylko stoi przy części urojonej. Ono nie jest częścią urojoną. No dobra, no to teraz tak mogą wyglądać zadania na znaleźć moduł. Mogą być oczywiście trudniejsze, no ale na razie tylko takie pokazałem przykładowe. Teraz zadanie na przykład znaleźć argument. I mamy taką podaną liczbę z, 1 plus i. Mamy znaleźć argument. No to tak, co robimy? Narysujmy sobie schemat arganda. Narysujmy schemat arganda, żeby być porządnym. Proszę bardzo, tutaj zaraz go zrobimy. Tutaj będzie część urojona, tutaj będzie część rzeczywista. No i teraz narysujmy sobie schemat arganda. Nasza liczba ma 1 i 1. Oznaczmy, powiedzmy, że przez 4 kratki będę rysował 1. Bo tak to by to raz, 2, 3, 4 źle wyglądało. Tutaj jest ta liczba, ten punkt, powiedzmy na P, już nie będę pisał tych współrzędnych. Tu jest 1 na osi i tu jest 1. Tu jest 1, tutaj rośnie to, co stoi przy i, czyli nasza część urojona, a tu rośnie to, co stoi przy części rzeczywistej. Więc tak wygląda tutaj w tym miejscu, w tym punkcie będzie nasza liczba z. Ten punkt P jest reprezentacją tutaj i tu jest ten kąt teta, który jest właśnie naszym argumentem. Jak go liczymy? No bardzo prosto, wystarczy, że policzymy sobie tangens tego kąta, zawsze tak będziemy mogli zrobić. Wiemy, że tangens tety jest równy p. P tutaj x jakby, czyli p do x, ten odcinek, bo tu jest ten x, prawda, a tu jest y, to co stoi tutaj, px do p, no to tak trochę niefortunnie wyszło, no to po prostu px do tego tutaj x, x0 jakby, do x0, jeżeli tu był punkt 0. No w każdym razie chodzi o to, że ten bok do tego boku musimy wziąć stosunek. Ten bok ma długość 1 i ten bok też ma długość 1, dlatego ten tangens tety to jest 1 do 1, czyli po prostu tangens tety jest równe 1. Co to oznacza? To oznacza, że teta jest równe ile? No muszę sobie wziąć funkcję odwrotną, akurat wiem, że to jest dla 45 stopni, czyli dla pi czwartych. Teta jest równe pi czwartych, albo 45 stopni, to już jak kto woli, tak? Lepiej się posługiwać tą miarą radianową. Jako że to leży między minus pi a pi, czyli jest w porządku ten argument, tak jakbyśmy chcieli, no to mogę zapisać od razu już, że argument z z jest równy pi czwartych. I to jest już
rozwiązanie. Teraz pokażę taki przykład, dlaczego trzeba zwracać jakby na to, czy on leży w odpowiednim miejscu, w ćwiartkach ten argument. Mamy coś takiego. Teraz mam liczbę urojoną. Z równa się minus 1 minus pierwiastek z 3i. Jak wygląda teraz ta liczba z? Oczywiście znowu przystępujemy do tego, że rysujemy schemat Arganda. Schemat Arganda, część urojona. Musimy się dobrze zapoznać z tym schematem. To jest cała płaszczyzna liczb zespolonych. I teraz tak, gdzie jest tutaj nasza liczba? Minus 1 na rzeczywistych. Więc raz, dwa, trzy, cztery, powiedzmy, tu jest minus 1, tak? Na liczbach rzeczywistych. Teraz na liczbach urojonych, to mam też w dół, bo mam na minusie, czyli mam raz, dwa, trzy, cztery, powiedzmy, pięć, sześć, no z 7. Tu będzie minus pierwiastek z 3 w tym miejscu, czyli na przecięciu tych dwóch punktów, o tutaj będzie punkt P, który będzie oznaczał nam, że tutaj leży nasza liczba Z zespolona. Tutaj sobie narysuję jeszcze tę linię łączącą z początkiem. To sobie nazwę może jakoś M, O, tutaj nazwę M, żeby było ładniej to widać, nie tak jak wtedy, nie było to takie zagmatwane. I teraz tak, jak się do tego dobieramy? Tutaj jest taki kąt, ten kąt tutaj nam łączy z, tutaj nam łączy kąt z liczbą, z dodatnimi rzeczywistymi, tak? Tutaj jest jakiś kąt alfa generalnie. Nam zależy, żeby poznać cały ten kąt. No na razie policzmy sobie, ile jest ten alfa i potem będziemy z tym działać, bo to jest 180. No to tak, liczymy. Wiem, że tangens alfa to jest tutaj, jak sobie narysuję ten piękny trójkąt, to wiem, że tangens alfa to jest PM, czyli pierwiastek z 3 do MO, czyli do 1. To jest minus pierwiastek z 3 do minus 1, ale że się skrócą to te minusy, no to będzie po prostu pierwiastek z 3 do 1, czyli jeszcze prościej, pierwiastek z 3. Tangens alfa jest równy pierwiastek z 3, no to teraz jak sobie policzę z tego arcus tangens, no to będę znał alfę, arcus tangens z pierwiastka z 3, no to alfa jest równe 60 stopni, czyli jest równe pi trzecich, prawda? To jest moje alfa. I teraz tak, najłatwiej by było zrobić po prostu 180 plus 60, czyli byśmy powiedzieli, że teta jest równe 240 stopni. Tak? Nie. Właśnie o to chodzi, że nie możemy tak powiedzieć. Z jednej strony tak, a zaraz nie. Zaraz do tego wrócę i powiem Ci. Dlatego, że 240 stopni teta musi leżeć między pi a minus pi. A 240 stopni to jest więcej niż pi, więc nie może tutaj być. No więc pytasz, co zrobimy w takim razie? W takim razie musimy jechać od drugiej strony. Musimy jechać w odwrotne. Tutaj. Tu w tę stronę jedziemy. Tutaj są ujemne już, czyli mam minus 90, minus 180. I minus 180 muszę dodać 60, bo jakby w tę stronę mam dodatni obrót, a w tę mam ujemny. Czyli obróciłem się minus 180, tu jest minus 180, obracając się w lewo. I w prawo obróciłem się o 60, czyli teta równa się minus 180 stopni plus alfa, bo alfa jest w dodatnim kierunku obrócona, czyli równa się minus 120 stopni. A minus 120 stopni mieści się już między minus pi a pi. I to jest mój argument ostatecznie z, czyli piszę argument z jest równy minus 120 stopni. A co z tym kątem 240? W tym wypadku piszemy argument używając małej litery, dlatego że to nie jest ten argument pierwotny i on nie jest właściwy i to nie mogłaby być nasza odpowiedź. Mogę napisać, że to jest argument z 240 stopni z małej. To sobie napiszę tak z rogu i na to raczej tak nie patrz. Zawsze argument musi być między minus pi a pi. To nie jest argument z, to jest tylko ten... To nie jest ten właściwy argument. To jest tak jakby ta gorsza notacja. Należy zamienić ten kąt w taki sposób, obracając się albo w lewo, albo w prawo. Mamy do dyspozycji wszystkie ćwiartki, więc zawsze on gdzieś tutaj będzie, tak? No musi gdzieś na tej płaszczyźnie się ta liczba znajdować. Więc zawsze jesteśmy w stanie zapisać jako ten argument, jak to się mówi, pryncypalny. Nie wiem, czy na to jest jakiś ładniejszy polski odpowiednik niż to słowo, no ale dobra. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli nie w prawo, jeżeli już jest więcej niż 180, to musimy się obrócić tutaj w lewo, dla czwartej i dla trzeciej ćwiartki, czyli dla ujemnych kątów popracować, jako że teta musi leżeć między minus pi a
pi. I ostatecznie ten argument właściwy zeta będzie minus 120. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.